Co? O. Bez szczęki walczyłeś? Nie, mam na swoim na miejscu. Jak tam? Szybko poszło. Szybko poszło, no. Wiedzieliśmy, że bokser, no to trzeba było szybko nogę wykończyć. Ile było? 6 low kicków, 7. No tyle wytrzymał. Pierwszy raz chyba tak mocno punktują w ogóle po low kickach, to znaczy liczą po low kickach. Wiesz co, powiem ci tak, no tutaj w ogóle z tego co widziałem tą punktację, to więcej dużo ludzi boksowało, nie było żadnych punktów, a po low kickach czystych były punkty. Ja nie wiem, w ogóle nie znam się na tym, na tych punktacjach, dlatego wolałem to skoczyć przed czasem, żeby mieć się do spokoju. Chciałeś mu głowę urwać? Nie chciałem mu głowę urwać, tylko nogę. To co, gratulacje. Mistrzostwo Polski w 91, to naprawdę jest ebenem. Nie wszyscy wiedzą, jestem na roztrenowaniu. To było tak z odkopa, bo obiecałem trenerowi, także to było dla trenera Witka Koski, bo mu obiecałem. Oczywiście też jest tym mój menadżer, bo Arturowi też trzeba podziękowania, bo jest na każdej walce. Teraz miało tego nie być. Mam w międzyczasie dodatkowe emocje, no ale to są chyba takie pozytywne emocje. Mówię, mamy też jakieś tam swoje prywatne sprawy i dzięki temu, że jesteśmy tutaj, możemy o tym pozapominać. Wszyscy ucieszeni powiedzieli, Dominik Zadora u nas walczy na Mistrzostwach Polski za darmo. No tak, no nie za darmo, ale zawalczyłem. Nie musieli mnie dawać na zawodową walkę, wszedłem do amatorskiej. Mówię, no fajne, bo mówię taki sentyment, bo się przypomniały stare dobre czasy, jak się kiedyś jeździło. Tylko w kategoriach niższych i niestety tych walk trochę było więcej, bo w kategorii 75 kilo, no to zawsze było po 5, po 6 walk, nie? I dopiero później finał, bo takie były czasy. Mówię, a tu fajnie, no fajny występ, mówię, to też przetarcie między walkami, bo ostatni raz walczyłem w marcu, teraz ma bardziej walka w październiku, więc takie pomiędzy, taki fajny start też sprawdzaniowy, jak stoimy z tym wszystkim, no i fajnie, bo się sprawdziło, że wyleczyłem plecy, także na razie odpukać nie będzie tej operacji. Gratulacje jeszcze raz, Dominik, dziękuję.